Za nami kolejny rok, jaki był, podobnie jak poprzedni, niespokojny i naznaczony pandemią, ale też wypełniony wydarzeniami dającymi nadzieję na lepsze jutro. Wiele działo się też w powiecie ostrzeszowskim, czego postaramy się dowieść w niniejszym podsumowaniu. 4 lutego pożegnaliśmy Zbyszko Szmaja, w przeszłości burmistrza Ostrzeszowa i dyrektora zespołu szkół nr 1. Jego pogrzeb poprzedziła kilkudniowa żałoba na obszarze całej gminy. Potrafiłeś znaleźć dobry sposób, żeby zaradzić różnym problemom. W tym jesteś niedościgniony i będziesz. Z początkiem roku udało się reaktywować oddział ginekologiczno-położniczy Ostrzeszowskiego Szpitala. Przez 2 miesiące obejmujące opieką wyłącznie pacjentów zakażonych koronawirusem, powrócił do działania z nowym zespołem lekarzy, pielęgniarek i położnych. Zastaliśmy oddział w stanie wspaniałym, zadbany, w zasadzie dobrze wyposażony. No więc było nam łatwiej podjąć decyzję i łatwiej, i pewnie łatwiej wystartować. Po wakacjach kadrową rewolucję przeszły z kolei chirurgia i interna. Głównie o pacjenta mi chodzi. Żeby pacjent był zadowolony, rodzina była zadowolona i my też, że mamy sukces terapeutyczny. Trzeba wypracować pewne metody współpracy, pewne metody wspólnego leczenia. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionych 12 miesięcy była bez wątpienia zmiana na stanowisku prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej. Odwołanego Włodzimierza Drogiego zastąpił dotychczasowy dyrektor Ostrzeszowskiego Centrum Kultury Artur Derewiecki. Rzeczywistość nie jest w Zakładzie Energetyki Cieplnej kolorowa. Nie jest taka, gdzie tych zmian nie trzeba by wprowadzać. No i chyba ja jestem też taką osobą, która za długo też w jednym miejscu nie posiedzi. Ja też nie jestem osobą, która nie lubi zmian. Lubię te zmiany, lubię coś zmieniać. W związku z tym po takim dłuższym zastanowieniu taką decyzję podjąłem. 19 kwietnia wmurowano kamień węgielny pod budowę pierwszego w Ostrzeszowie żłobka miejskiego, a 1 września budynek wypełnił się dziećmi. Jest to dla nas wyzwanie. Czas okaże, czy trudne, ale bardzo się cieszymy, że wreszcie ta inwestycja mogła być zrealizowana. Jest bardzo potrzebna na naszym terenie. Również w kwietniu przedstawiono koncepcję rewitalizacji Parku Kosynierów. Chcemy maksymalnie zachować tą zieleń, która w tym parku już istnieje, ale też ujednolicić troszeczkę charakter wykorzystania tego parku. Efektowne są także plany dotyczące zagospodarowania tzw. łąk chęćkowych. Chcemy uporządkować te ścieżki, ale też wykonać drewnianą kładkę, która będzie prowadzić po terenach dzikich, w które nie chcemy ingerować, ale chcemy je przybliżyć mieszkańcom, żeby po tych terenach dzięki tej drewnianej kładce też mogli się przespacerować. Na realizację tych zamierzeń trzeba będzie jeszcze poczekać, podobnie jak na nowe oblicze terenu przy Kobylogórskim Zalewie, stężnią jako główną atrakcją. Będziemy się starali, ale aby uniknąć jakby jak najwięcej tego elementu betonu, a więcej właśnie roślinności, nasadzeń wieloletnich, jednorocznych, w taki sposób, aby można było się poczuć, że się jest powiedzmy w takim miejscu, gdzie można sobie pooddychać i wypocząć. Do najbardziej kontrowersyjnych decyzji 2021 roku należała bez wątpienia ta dotycząca uruchomienia w Ostrzeszowie strefy płatnego parkowania. Miała ona obowiązywać już od 1 października, ale ze względu na komplikacje w toku przetargu na dzierżawę parkomatów termin przesunięto na 1 lutego 2022. Jak wiemy, sprawy sądowe nie trwają bardzo krótko, dlatego musimy czekać. Jedną z największych inwestycji na terenie gminy Doruchów była wymiana nawierzchni na 1,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 450 Kalisz-Wieruszów. Ten remont drogi wojewódzkiej na pewno poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo wszystkich poruszających się użytkowników. No a w sumie dla naszych mieszkańców gminy Doruchów sądzę, że też estetyka centrum Doruchowa znacząco ulegnie zmianie. Samorządowcy i mieszkańcy gminy Grabów cieszą się z kolei z budowy mostu, który połączy miejscowości położone po dwóch stronach rzeki Prosny.
Będzie to duży skrót dla rolników, dla handlujących, jak również myślę, że w kontekście szkoły, która tutaj w Bobrownikach funkcjonuje. Młodzież, dzieci z Bobrownik będą mogły przyjąć dzieci z Kopcia, Dębicza, ze Skrzynek. W gminie Czajków postępują prace na budowie czterooddziałowego przedszkola ze żłobkiem. Mamy praktycznie wykończoną kotłownię, do której będzie przywieziony piec i chcemy już na zimę uruchomić ogrzewanie tego obiektu. Po pierwsze, będzie obiekt wysychał, a po drugie będzie można prowadzić dalsze prace wewnętrzne już. Władze Mikstatu z satysfakcją obserwują z kolei pnące się w górę mury nowego ośrodka zdrowia. To jest akurat inwestycja, która dotyczy nie jakiejś wybranej grupy, ale w zasadzie wszystkich mieszkańców gminy. I gdy słyszą, że już w lipcu przyszłego roku ta przychodnia, ta inwestycja ma być zakończona, no to nieraz dziwią się, że w takim tempie można to załatwić. Gmina Kraszewice w połowie listopada żyła odnalezieniem w Kuźnicy Grabowskiej tajnej broni Hitlera. Cieszymy się, że znowuż w listopadowy weekend Kuźnica Grabowska stała się centrum wydarzeń. Mamy tutaj dwie akcje, akcję wydobywcia rakiety V2 oraz akcję poszukiwań pamiątek po powstaniu styczniowym. Ważnych wydarzeń nie brakowało także w szkołach. Stulecie powstania świętowało pierwsze liceum ogólnokształcące w Ostrzeszowie. Ów piękny jubileusz stał się inspiracją do refleksji, w szczególności nad przeszłością, ale i teraźniejszością, a także przyszłością pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie. Zatem nad tożsamością tego miejsca, świadomością jego wyjątkowości, poczucia jedności pokoleniowej. 4 listopada szkołę podstawową w Mikstacie odwiedził minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek. Do Ostrzeszowa mój tata przyjeżdżał z naszym miejscowym proboszczem po kwiat do grobu pańskiego każdego roku. Już nie żyją i tata, i proboszcz. Ale w Goszczanowie teraz jest z kolei nowy proboszcz, który pochodzi od was tu z Przedborowa, z parafii. Więc tyle nas łączy, że ja muszę być otwarty dla Mikstatu. Za kulturalne wydarzenie roku uznać należy film Umorzenie. Pierwsze tego typu przedsięwzięcie zrealizowane w Ostrzeszowie i przez ekipę zdominowaną przez Ostrzeszowian. Premiera odbyła się 5 listopada. Podczas tego każdego etapu towarzyszyła nam niesamowita euforia, zafascynowanie. Jesteśmy z tego bardzo, bardzo szczęśliwi, bo można powiedzieć, że właśnie ten cały rok 2021 był dla nas wyjątkowy i szczęśliwy. W roku 2021 głośno było też o sportowcach reprezentujących ziemię ostrzeszowską. 21 lutego Kacper Jastrzębski z Orkana Ostrzeszów zdobył tytuł młodzieżowego mistrza Polski w siedmioboju, a 25 lutego Norbert Piekielny z Klonu pobił ustanowiony w 1985 roku rekord Polski w biegu godzinnym panczenistów. Tam czasem mówią, że ty jesteś taki harpagan właśnie dlatego, że jesteś taki, że musiałeś wszystko sobie, że tak powiem, wydzierać od samych najmłodszych lat. Z kolei 1 października Tomasz Przybylski, zawodnik Kickboxing Klub Poprawa, stoczył zwycięską walkę w jednym z najważniejszych turniejów polskich organizacji HFO Kickboxing. Świetnie radzili sobie tenisiści stołowi UKS Piast Poprawa Ostrzeszów, którzy zostali mistrzami jesieni w drugiej lidze wielkopolskiej. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało nam się osiągnąć w 2021 roku. No, na pewno zrealizowaliśmy wszystkie nasze założenia, a nawet można się pokusić o to, że zrobiliśmy więcej niż sobie zakładaliśmy przed tym rokiem. Znacznie gorzej radzi sobie w tym sezonie Wiktoria Ostrzeszów, zajmująca przedostatnie miejsce w tabeli. Na dodatek po 10 latach z funkcją prezesa klubu pożegnał się latem Andrzej Sikora. No na pewno Wiktorii straciłem pół życia, ale nie żałuję, bo dla takiego klubu warto pracować. Już za kilka dni powitamy rok 2022. Z tej okazji składamy Państwu, wszystkim widzom i czytelnikom portalu Ostrzeszów Info, życzenia zdrowia, radości i samych tylko dobrych chwil.